Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie cykl poradników o samolocie Tupolew Tu-144D. Tutaj może na pierwszy rzut oka nie widać, co to za samolot, dlatego zobaczmy sobie na Wikipedii. Jest to pierwszy pasażerski samolot, który osiągnął 2 machy, tak? Prędkość Mach 2. No tak on tutaj się prezentował, tak? Możemy sobie zobaczyć. Oczywiście konstrukcja radziecka. Tak, tutaj właśnie na wiki możemy przeczytać, że ta konstrukcja radziecka skonstruowana przez Tupolewa, który tutaj przez Zachód nazywany był Concordski, jako że był podobny do Concorda, tak? Samolot podobieństwem przypominał Concorda. Tutaj też ze względu na podobieństwo jest też taka teoria, że rosyjscy szpiedzy, bo to jeszcze za czasów ZSRR, wykradli po prostu wczesne plany Concorda, no i zaadaptowali to na swój samolot i tak pośpieszyli się, żeby wyprzedzić Concorda, tak wyprzedzić Zachód, Francję i tutaj Wielką Brytanię głównie, bo to oni robili Concorda. No i żeby być po prostu pierwszym, tak, żeby pokazać, że Związek Radziecki jest lepszy, że potrafi pierwszy zbudować samolot, który będzie leciał z prędkością naddźwiękową. Oczywiście chodzi o samolot pasażerski. I tutaj no rys historyczny, że prototyp wystartował w grudniu 1968 roku. Następnie barierę dźwięku pokonał 5 czerwca 1969, czyli pół roku później. I następnie za ponad miesiąc osiągnął prędkość Mach 2. Tak, i zrobił to szybciej przed Concordem, więc tak, można powiedzieć, w ZSRR odnotowali, że wygrali. Ale dla mnie wygrana niestety na papierze. Dlatego, że samolot okazał się bardzo zawodny, no może właśnie dlatego, że się spieszyli, tak, więc nie liczyli się tutaj z tym, żeby to działało sprawnie, więc no były wycieki paliwa, były awarie silników. Tu mamy na przykład historię, że samolot ten 71 lądował w Warszawie, tak, nazwali to taką, nie wiem czemu kurtuazyjną, ale nazwali to taką wizytą kurtuazyjną. No po prostu chodziło o to, że była awaria i musiał awaryjnie lądować, do czego tutaj nie chciano się przyznać. No a co do jeszcze tej kradzieży tych planów Concorda, tutaj jest taka teoria, to nie jest też potwierdzone i pewnie nigdy się nie dowiemy, jaka była do końca prawda, czy rzeczywiście jakieś plany wykradziono, ale tutaj jest mowa bardziej o jakichś wczesnych planach, jeżeli już, no bo jednak jak się buduje taki samolot, to też z drugiej strony można powiedzieć, no tak musi być skonstruowany samolot, który leci z prędkością Mach 2, czyli z dwukrotną prędkością dźwięku. Tak, z drugiej strony można powiedzieć, że Boeing jest podobny do Airbusa, no ale tak się robi, tak, samoloty pasażerskie poddźwiękowe, więc no cóż, tutaj takie są teorie. Dalej mieliśmy pokaz w Paryżu w 73, o którym też wam mówiłem, co do tak omawiania Concorda. Tak, tutaj niestety ten samolot zaliczył no, katastrofę. Zginęło 6 osób na pokładzie i też 8 osób na ziemi. No, przez co w ogóle samolot mocno ucierpiał wizerunkowo. No w ogóle Concorde tak samo przez to ucierpiał, tak? Bo uważano, że te samoloty tak są niebezpieczne w takim razie, jeżeli się rozbijają. Ale mimo wszystko samolot wszedł do służby, ale to już dużo później, to jest rok 75, tak? Tutaj Airshow był w 73, więc 2 lata później i zaczęto wozić na razie ładunek i pocztę. I kolejne 2 lata później, około 2 lata później w 77, odbył się pierwszy lot, tak, zaczęto latać na trasie Moskwa-Aumata, czy też Aumaty, tak, miejscowość w Kazachstanie, dawna stolica Kazachstanu. No i to była taka jedyna regularna trasa lotów pasażerskich i ja właśnie taki lot sobie wykonamy we FlightGear. No i tutaj jak szybko wystartował, tak, po 7 miesiącach, no, oficjalnie zaprzestano używania tego samolotu. No tak, tu możemy przeczytać, no właśnie, awaryjność tego samolotu, koszty utrzymania, bardzo drogie bilety musiałyby być, a to też się przekładało na mało chętnych, żeby tam latać, jednak rosyjskie społeczeństwo to nie byli jacyś zamożni ludzie, których stać było na loty takim samolotem, więc po 6 miesiącach zaprzestano lotów. Tutaj gdzieś wyczytałem, ale to chyba na rosyjskiej Wikipedii, że ten samolot przewiózł około ponad 3000 osób jako tak samolot pasażerski, gdzie Concorde chyba przewiózł 2,5 miliona osób, więc tutaj cóż z tego, że byli pierwsi, skoro no, zrobili tak falstart, można powiedzieć, i samolot się nie nadawał.
I tutaj właśnie w 78 mamy informację, że wycofano, tak, ostatni lot miał miejsce 78 i oficjalnie wycofano ten samolot z użytkowania, ale też wiadomo, jak tu piszą dalej, że wiadomo jest, że aż do 87, czyli jeszcze przez 9 lat Aeroflot używał tego samolotu, ale jak się domyślam, nie chodziło tu już o loty pasażerskie, ale używano tego samolotu jako jakiegoś tam samolotu specjalnego przeznaczenia do przeładunku jakichś tam towarów, czy może tak innego transportu, tak, gdzie ten samolot był potrzebny. No, także Rosja, tak, mimo oficjalnego wycofania, linia lotnicza i tak z niego korzystała. Mamy ciekawą historię, że w 96 NASA sfinansowało używanie tego Tupolewa w wersji D właśnie, którą też będziemy lecieli, jako takiego samolotu doświadczalnego, w którym tam przeprowadzano różne, tak, różne doświadczenia, więc no ciekawe, że jak Związek Radziecki właśnie się rozpadł, to tak, to NASA tutaj zaczęła z tego samolotu korzystać. No i też samolot mimo wszystko też, jak już nie latał, to był też wykorzystywany do szkoleń też astronautów, którzy mieli lecieć tak wersją wahadłowca radzieckiego, więc mimo wszystko samolot był jakoś tam używany. Tutaj zobaczmy sobie, tak, data oblotu 68, lata produkcji 7584, wycofanie ze służby 78. Liczba egzemplarzy tylko 16, jeden nieukończony. No i w tym były dwie katastrofy tego samolotu. Dobrze, zobaczmy sobie, jak taki samolot zainstalować, albo zobaczmy sobie jeszcze metryczkę we FlightGear, bo mamy tak, mamy autorów, mamy model lotu JSB SIM, także bardzo dobrze. Mamy oceny. Model lotu 5x5, także najlepiej, systemy też i model też 5x5. Jedynie kokpit cierpi, mamy 3x5 i rzeczywiście zobaczymy sobie, że kokpit no, nie jest dokończony po prostu. Tak, tu możemy sobie poczytać dalej różne informacje. Jak to zainstalować? Myślę, że najlepszą opcją jest dodanie sobie katalogu, chociaż ja sam tego nie zrobiłem, ale tak jakbym zaczynał, to może zacząłbym od tego, że możemy sobie tutaj skopiować, w sumie nie musimy tam wchodzić, tu mamy XML-a, skopiujmy to sobie, albo zróbmy to sobie kopiuj odnośnik. Jak przejdziemy do FlightGeara, to idziemy sobie w dodatki i tu mamy katalogi, tak, hangary statków powietrznych. Możemy tu sobie dodać nowy hangar, czy też katalog, podajemy jego URL-a, czyli wklejamy właśnie ten katalog do, tak, ten plik katalog XML, jego pełną ścieżkę, dodaj hangar i mamy dodany nowy hangar. Ja odznaczę pozostałe hangary, żebyśmy zobaczyli, co jest tylko w tym hangarze. I to jak przejdziemy w przeglądaj, to widzimy tylko ten hangar. Mamy, no i Cessna, bo Cessna jest tutaj domyślnie dodana, ale mamy w tym hangarze cztery samoloty aż, tak? Tutaj mamy MiGa 15 bis, możemy po prostu użyć przycisku instaluj, tak, żeby zainstalować, tak jakby to było normalnie w oficjalnym hangarze FlightGear. Mamy też Suchoja 27SK i mamy nasz samolocik 144D i mamy też tu polewa 154B, o którym już zrobiłem tutorial. I tutaj od razu powiem, że warto też zainstalować tego Tupolewa 154B, dlatego że on ma w sobie radionawigację RSBN, o czym mówiłem przy pierwszym odcinku o tym Tupolewie. I tutaj jak pójdziemy w dodatki, te RSBN musimy tutaj sobie dodać jako scenerię, musimy po prostu wskazać katalog, gdzie są te RSBN i one są właśnie w Tupolewie 154B. A to jest po prostu taka radziecka, no takie radzieckie radio nawigacje, które można powiedzieć zastępowały WORy. Więc tutaj ten nasz samolot 144D, on też potrafi korzystać z tych RSBN-ów, ale on ich sam w sobie nie ma, tak? Więc dlatego no, trzeba wziąć je z Tupolewa po prostu. Wracając jeszcze tutaj do Wikipedii, mamy też tutaj Downland, tak? Możemy po prostu zamiast tego XML-a podawać cały hangar. No możemy pobrać po prostu tylko ten jeden konkretny samolot 144D. I tu mamy właśnie release na portalu GitLab, tak? To jest inny portal niż GitHub, taki konkurencyjny do GitHuba, gdzie też możemy sobie hostować kod źródłowy przeróżnych projektów. No i tu mamy właśnie hosting tego samolotu. Możemy pobrać bezpośrednio tutaj source code jako paczkę zip, ale przejdźmy sobie katalog wyżej. To zobaczymy właśnie repozytorium tego samolotu.
Tu też mamy code, możemy zrobić sobie klona gita, całego tego, całego repozytorium. To będzie więcej ważyć, więc jak kto woli, ale możemy wtedy sobie gitem pobierać poprawki. Tu też mamy download zip, tylko tu nam się do katalogu doklei nazwa main, nazwa branch'a, więc musimy tego main, myślnik main usunąć po prostu. Także standardowo, tak jak też z GitHuba. Ale idąc jeszcze katalog wyżej, mamy tutaj, to jest chyba taki projekt, tak? Projekt, który agreguje wszystkie inne repozytoria związane z tym samolotem. No i mamy sam samolot, to jest ten na dole, to repozytorium, ale dodatkowo mamy na przykład podręczniki, manuals, tu mamy różne podręczniki, jeżeli chodzi o ten samolot, mamy książki, jakieś też dokumentacje, niestety chyba większość tutaj jest po rosyjsku, no bo sam samolot był rosyjski, więc po angielsku to raczej nie znajdziemy. Ale mamy też do FSX-a, może tutaj coś będzie po angielsku, ale chyba nie, chyba też po rosyjsku. Także tutaj możemy coś poczytać, no możemy użyć translatora oczywiście i też coś tam poczytać o tym samolocie. Tutaj też mamy paint kita, możemy sobie malowania zrobić, jeżeli potrzebujemy, tak, możemy sobie użyć tego paint kita, który ułatwi nam zrobienie malowań. Mamy dodatkowe malowanie jeszcze do pobrania i mamy development files, jakieś różne pliki dla programistów, którzy chcieliby tutaj popracować nad tym samolotem, więc tak to wygląda. Dobrze, także wracając do FlightGeara, ja tutaj właśnie może sobie przywrócę te hangary i ja już mam ten samolot zainstalowany, tylko nie wiem, czemu mi teraz znikło wszystko, ale dobra, te dwa są, ok. Tak, ja już ten samolot mam zainstalowany jako customowy samolot, który sobie dodałem do mojej własnej ścieżki, więc tak to u mnie wygląda. A co do jeszcze wiki, chciałem wam tutaj pokazać, że jest video tutorial tego samolotu, stworzony przez właśnie tutaj osobę, która utrzymuje ten samolot, tak, i go rozwija powoli. No i to jest cały video tutorial, który pokazuje taką esencję, jak właśnie uruchomić ten samolot, jak wykonać przelot cały. Do tego są dodatkowe jakieś tam tutoriale o nawigacji, o tym, jak robić korektę naszego kursu, jak lądować na ILS-ie i na takim jeszcze rosyjskim ILS-ie, można powiedzieć. Więc no, bardzo fajny tutorial, który mnie w ogóle wprowadził w ten samolot, dlatego że bez tego tutorialu prawdopodobnie trudno by mi było w ogóle rozpocząć przygodę z tym samolotem, bo obczajenie samemu, jak tutaj nim latać, byłoby trudne. A tutaj dzięki temu poradnikowi, no, można powiedzieć, na start dużo się dowiedziałem, jak nim operować. Więc też wam polecam, możecie sobie to zobaczyć. Tutaj filmiki, tak, są odcinkowe, niezbyt długie, więc tu widzicie czasy, więc to jest, no, w bardzo prostej formie i przystępnej pokazane, jak po prostu wykonać przelot. I tutaj też trzeba sobie włączyć napisy, oglądając te filmy, ponieważ autor nie tłumaczy nam mówiąc, ale tłumaczy nam napisami. Napisy są po angielsku, ale jest też opcja automatycznego tłumaczenia na polski, oczywiście przez YouTube zrobiona, więc też można się tak... Więc nawet w języku polskim możecie mieć to, jeżeli ktoś nie preferuje angielskiego. Dobrze, także tyle z wiki, myślę, jeżeli chodzi o ten samolot. I tak, wybierzmy sobie teraz lokalizację. Tutaj, tak jak wam mówiłem, samolot latał właśnie z Moskwy, dokładnie z tego lotniska. To było lotnisko Moskwa, no w sumie dalej jest, to jest lotnisko Moskwa, Domodiedowo, Kotikao, Uniform Delta Delta. No i niestety tutaj jest minus taki, że to lotnisko nie ma, no, parkingów. Fajnie by było zacząć gdzieś na płycie i też tak kołować sobie, tak zrobić sobie taki pełny przelot z kołowaniem, a nie ustawiać się od razu na pasie, więc no, ja zrobię to troszkę inaczej, tak? Ja sobie pójdę tutaj do ustawienia i ja już tu sobie przygotowałem współrzędne graficzne, gdzie się ustawimy. I heading, jakim będziemy stali, tak? Więc to są współrzędne. O, teraz tego nie widać, bo nam się lokalizacja wyłączyła. Ale to będzie mniej więcej, no, będziemy gdzieś mniej więcej tutaj ustawieni. No, te współrzędne sobie trzeba pobrać już po prostu z jakiejś mapy, na przykład OpenStreetMap. Dobrze, dajmy lećmy. Jesteśmy w kokpicie, tak tu się prezentuje kokpit tego samolotu. Jest dosyć ciemno, więc ja może na początek włączę na szybko ten samolot. Tutaj mamy autostart, dwie pozycje są. I na początek sobie robimy ten prefueling, to jest po to, żeby właśnie przygotować wstępnie kokpit. Później robimy ładunek paliwa pasażerów i robimy plan lotu.
jak to wszystko mamy, to dopiero wtedy używamy tego autostart startup. Startup już nam tak zapuści silniki. Na razie sobie zrobię tą pierwszą opcję w sumie tylko po to, żebyśmy tu mieli oświetlenie, tak? I zobaczyli, jak ten kokpit wygląda w miarę tutaj już zasilony. No i teraz tak, niech on tam się nam uruchamia, a my się tu rozejrzyjmy. Zobaczmy właśnie, że kokpit dostał noty 3/5, no bo rzeczywiście nie jest wykończony. Tu mamy na przykład centralny piedestał. No i cóż, nie mamy przepustnic nawet tutaj zaimplementowanych. Tu nie mamy też pewnych pokręteł do kontroli na przykład autopilota. Jeżeli pójdziemy na pierwszego oficera, tak samo tutaj z prawej strony są tutaj pewne pokrętła, których nawet nie widać. Musimy dać Ctrl C, bo tu nawet tekstur nie ma, żeby dopiero zobaczyć, że są tu pokrętła, jakieś przyciski. Więc tak to wygląda. Tutaj u góry też jest jeden panel zrobiony, ale brakuje paneli ze światłami. Tutaj też powinny być jakieś panele z przyciskami. Ok, teraz nam tutaj odzywa się kokpit. Jeżeli zobaczymy teraz inżyniera, to też mamy wymodelowany przedni panel, ale brakuje tu dużo rzeczy. Brakuje górnego panelu. Tutaj brakuje panelu z boku. Tu na dole brakuje przepustnic. Tu powinny być przepustnice do silników. Tu jeszcze powinny być dźwignie, prawdopodobnie jako zawory paliwa. Też nie zostały tutaj wymodelowane. Jeżeli sobie jeszcze zobaczymy tutaj z tyłu, z lewej strony kokpitu, też powinny być bezpieczniki. Tu jeszcze powinny być jakieś urządzenia. No jeszcze dużo rzeczy tutaj brakuje niestety w kokpicie. I przez to 3 gwiazdki. No ale oczywiście da się latać, bo też wszystko to, co brakuje, zostało umieszczone w menu jako okna dialogowe. I tak, jak mamy na przykład menu inżynier, to wszystkie brakujące elementy są po prostu w oknach dialogowych, jak właśnie tutaj zarządzanie systemami przeciwpożarowymi, tutaj silniki, jeszcze jest startup, czyli panel do uruchamiania silników, emergency i ground testing. Tego nawet nigdy nie robiłem, ale dobra. Tak, także tych paneli nie powinno być. To wszystko powinno być wymodelowane, tutaj rozumiem, naokoło tego panelu przy inżynierze. Tak samo mamy tutaj przy pilots, też mamy panele jak middle. Middle, czyli to jest ten środkowy piedestał. Tak, tu są przełączniki brakujące, tak, które nie zostały tutaj wymodelowane. W pilots mamy jeszcze overhead i to są brakujące przełączniki do świateł, które powinny być chyba tutaj u góry zaimplementowane jeszcze. Dalej mamy też pilots right, to jest prawa strona, o tutaj też brakuje tych przełączników, więc są dodane tu na panelu. Jeszcze mamy navigation stack, z tego okna też jeszcze nie korzystałem. Do końca nie wiem, gdzie on powinien być, może też gdzieś tutaj na środkowym piedestale. No i tych okien też w zasadzie czterech tutaj nie powinno być, tak, bo to wszystko powinno być dostępne z kokpitu. No niestety nie jest, tak? No ale tak jak mówię, można z tego korzystać, bo mamy to dostępne z GUI. Także te wszystkie rzeczy w miarę sobie zobaczymy później podczas lotu, jak z tego korzystać i oczywiście też wam pokażę, jak uruchomić ten samolot, to co się teraz stało, tak, żeby to sobie wszystko zrobić ręcznie. Ale teraz zróbmy sobie obchód samolotu, zobaczmy go sobie też z zewnątrz. Mamy tutaj parę widoczków, które domyślnie są wyłączone nawet. Co do widoków, to też jest fajnie zrobione, że oczywiście mamy klawisz V, żeby zmieniać widoki, które są dostępne tutaj, te, które są zaznaczone, to możemy się między nimi przełączać tak klawiszem V, co teraz robię. No i właśnie przechodzimy na helikopter view, później na copilot, inżynier, overview, overhead, navigator, pilot, i znowu helikopter i tak dalej. Tu możemy sobie włączyć, jak chcemy, dowolnie inne widoki. Ale też, jak na przykład jesteśmy w kokpicie, to możemy użyć teraz klawisza C. Tylko po to, żeby zmieniać widoki w obrębie kokpitu. Czyli ja teraz nie wyjdę poza kokpit klawiszem C. I to jest bardzo fajne, bo my tu sobie możemy włączyć dużo innych widoków. Ale jak chcemy tylko chodzić po kokpicie, to robimy to klawiszem C. To samo się dzieje
z innymi widokami. Też mamy ten klawisz C. Na przykład możemy przejść do kabiny pasażerskiej. Tu mamy nawet w Grand Supply przycisk. Tak, tu mamy widoki, mamy kabina. Jesteśmy teraz tutaj w kabinie, tak, tu jest kokpit pilotów. Tu mamy przejście do drzwi, możemy je otworzyć. I możemy też tutaj z menu Grand Supply włączyć schodki. One są włączone teraz domyślnie chyba. No, chyba domyślnie są włączone, chociaż nie wiem, czy to jest mój stan z poprzedniego lotu. Tak, w każdym razie mamy schodki. Jak damy widok zewnętrzny, tak, tak to wygląda. Schodki się pojawią tylko wtedy chyba, jak te drzwi otworzymy. Tak, i teraz znowu przejdę do widoku kabiny. I tutaj teraz tak samo klawiszem C możemy się przełączać między kolejnymi widokami, jakie tutaj są. Teraz jestem gdzieś na środku samolotu. O, tu też możemy sobie schodki włączyć, a z tej strony nie mamy. Tak, tu jesteśmy przy skrzydle i dalej klawisz C, teraz jestem tutaj widok przez okno, no i taki niby przez okno, bo tam środek nie został wymodelowany, więc mamy tak kamerę poza kadłubem na skrzydło. Teraz jesteśmy w luku bagażowym, dalej klawisz C i możemy tu też sobie otworzyć luk bagażowy. Tak, i klawisz C, dalej wracam cyklicznie po tych wszystkich widokach. Mogę się w obrębie teraz tylko kabiny przełączać pasażerskiej. A klawiszem V wychodzę z tego dalej tutaj. O, dajmy sobie widok zewnętrzny, mamy schodki. Tak, także tutaj tutaj mamy drzwi, które otworzyłem. Tu gdzieś mamy te drzwi bagażowe. Tu są drzwi bagażowe. Też je widać. Także zewnętrze samolotu jest bardzo dobrze zrobione, według mnie. Przynajmniej tak jak teraz to widać, to jest super tu zrobione wszystko. Tak samo podwozie jest wymodelowane bardzo dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze kolejne widoki. Tu jak damy sobie teraz z menu tu po lewa Grand Supply, mamy Walk Around. Włączymy sobie teraz te widoki. Taki to jest taki obchód samolotu, możemy sobie zrobić. Tu mamy taki widok na nos samolotu. I teraz też klawiszem C będziemy chodzili, zmieniali się na inne kamery związane z walk around. I tu mamy goleń przednią. No i zobaczmy, jak to jest fajnie wymodelowane. Rzeczywiście tutaj zadbano o detale, lampy mamy. I tu nawet w środku widzimy, zostało wszystko dobrze zamodelowane. Nie ma jakichś tam dziur, prześwitów, jak to bywa w innych samolotach. Model wygląda bardzo dobrze. I dalej klawisz C, mamy tutaj lewe koło. Tutaj mamy skrzydło lewe. Ogon samolotu. Tutaj właśnie widzimy piętę ogonową, która chroni tutaj ogon przed uderzeniem o ziemię podczas startu. Tutaj mamy skrzydło prawe. Podwozie prawe. Też mamy tutaj ładnie wymodelowane wszystko. I wracamy, tak, klawiszem C, możemy się tak przełączać cyklicznie w obrębie właśnie danej grupy kamer. Także bardzo fajnie, zrobiliśmy sobie obchód. Jest jeszcze grupa kamer nazwana tutaj Camera View. I tu nie mamy dostępu z przycisku, więc zaznaczmy sobie te widoki Camera View. Jeszcze jeden. Tak, i teraz klawiszem V się tam dostaniemy, tylko musimy się tam przeklikać klawiszem V. O, jesteśmy. Tak, pierwszy widok to jest top, tak, także jesteśmy gdzieś na górze kadłuba. Tu widzę schodki, ale nie widzę nawet skrzydeł. Dajmy dalej V, jesteśmy tutaj na ogonie. Teraz jesteśmy na skrzydle lewym, skrzydle prawym. Tutaj widzimy spód samolotu, widzimy tutaj te wloty powietrza do silników. Tu widzimy taki widok na podwozie całe. Tu mamy taki widok z tyłu, tu widzimy tą piętę ogonową. No i tak to wygląda, tu się może trochę przesunę, to widać gdzie jesteśmy bardziej, tak, tam mamy podwozie. I aha, klawisz C dałem, jeszcze raz V, aha, to już koniec. Także tak, przewinęliśmy się przez wszystkie te widoki Camera View.
Także ja najczęściej właśnie jak jestem w kabinie teraz pilotów, to żeby nie wychodzić na zewnątrz, to sobie używam klawisza C, tak? I to jest super z tym klawiszem C. Troszkę może minus, że jak ruszę gdzieś kamerę, przesunę się zwłaszcza, to nie ma jakiegoś klawisza, który by pozwolił mi się chyba wycentrować teraz tak, jak oryginalnie ta kamera powinna być ustawiona. No ale cóż, trudno. W każdym bądź razie trzeba to sobie tak ustawić później z powrotem ręcznie. Dobrze, ja te kamery view sobie wyłączę. Można to też sobie później sprawdzić podczas przelotu te kamery. Można pewnie jakieś fajne widoczki sobie uzyskać. No, także kamer jest trochę. I teraz zobaczmy sobie jeszcze może opcje, jakie oferuje ten samolot. Coś, co nie pokażę podczas późniejszych odcinków, podczas przelotu. Tutaj z menu pilot mamy jeszcze Orbita 10. Planer. Tu będziemy sobie planowali trasę. Już sobie trasę mam tutaj zaplanowaną, bo już latałem na tej trasie. Tutaj jest fajne, że Orbita 10 to jest właśnie to całe urządzonko w środku. To jest właśnie też Orbita 10. I no super rzecz w tym samolocie, że mieli taką ruchomą mapę, tak? I tu rzeczywiście podczas lotu ta mapa się no, porusza. Tak, bo na środku jest zawsze pozycja samolotu, a ta mapa może być zorientowana. Tak była zorientowana, tak, że północą do góry. Mogła być też zorientowana, że heading samolotu jest zawsze do góry, a mapa się obraca. Także tutaj takie fajne wspomaganie było, czego na przykład nie miał Concorde, tak? Tam nie było czegoś takiego. No i co do tego Orbita 10 mamy też ustawienia, ale to sobie zobaczymy, myślę, później, jak będziemy sobie mówić o tym planie lotu w następnym odcinku może. Tu był inżynier i tu mamy menu do Tupolewa i zobaczmy sobie pewne rzeczy, jak na przykład settings. Mamy tutaj ustawienia do tego samolotu, które może warto znać, zanim rozpoczniemy lot. Tak, mamy tutaj control, tu mamy włączenie force feedback, znaczy używane jest to z force feedback, ja nie mam kontrola z force feedback, to jest jakiś no limiting due to feel force, nie wiem dokładnie o co chodzi, no ale ja force feedback nie używam. Kolejne opcje to jest instruments, tu jest fajna opcja, że zegar zawsze pokazuje czas realny UTC. Tak, nieważne jak jest czas w symulatorze. Bo teraz tak, domyślnie jest brany czas symulatora, jeżeli chodzi o wyliczenie, kiedy wylądujemy na lotnisku docelowym. Ja tutaj sobie przejdę do widoku nawigatora. Tak, i zobaczmy, że tutaj mamy właśnie godzinę jako estymatę czasową, tak, to jest godzina 09 minut 26, już 27. Więc tu mamy estymatę czasową, kiedy dolecę do lotniska docelowego. Wedle mojej trasy przelotu, którą już sobie tam wcześniej zrobiłem. I to jest czas w UTC domyślnie. Tu mamy przełącznik, żeby sobie zmienić ten czas na moskiewski. Czas moskiewski to jest UTC plus 3, więc to by się zgadzało. Tu mamy godzinę 12, tu mamy 9 UTC. No ale to jest właśnie czas symulatora, tak? W zależności od tego, jaki mamy tutaj czas ustawiony. Tak, teraz mam czas lokalny 13, UTC 9:27. No w tej chwili pokazuje mi to w ogóle czas UTC, jak jest teraz. Ciekawe czemu. To powinien pokazywać czas, kiedy będę na lotnisku, ale możliwe, że jeszcze kokpit nie jest do końca przygotowany, więc to po prostu pokazuje UTC obecny. Ale tak, możemy sobie włączyć tą opcję i to mi teraz pokazuje moją godzinę, no prawdziwą godzinę w świecie realnym, tak? Dzięki czemu możemy sobie jakoś zaplanować, tak? Możemy zobaczyć, no po prostu tak planując dzień, czy planując kiedy skończę ten lot, żeby coś później zrobić w życiu realnym, no to oczywiście możemy mieć tutaj godzinę realną i widzimy wtedy dokładnie godzinę. Oczywiście to jest też godzina UTC, tak? Więc z czasu polskiego trzeba tam dołożyć godzinę lub dwie, zależnie od pory roku. Tak, i mamy godzinę, kiedy rzeczywiście wyląduje, tak, wedle świata realnego. Także fajna rzecz. Dalej mamy opcję Select Radios with Push to Talk. Nie wiem do końca, co chodzi, nigdy z tego też nie korzystałem. To jest jakby wybieranie radia za pomocą przycisku Push to Talk. Push to Talk we Flygear to jest przycisk spacji, ale tutaj nigdy z tego nie korzystałem, jak mówiłem, więc też nie wiem, jak to działa za bardzo. Dalej mamy
oświetlenie paneli i instrumentów i mamy dwa suwaczki. Może tu się oddalę. Tu domyślnie mamy na środku, tu domyślnie mamy na jedynkę, na kolor biały, tak? Bo mamy panele i instrumenty w kolorze do wyboru, że będą w kolorze czerwonym podświetlone albo w kolorze białym. I tutaj, żeby to zobaczyć, musimy sobie zrobić noc. Zobaczmy sobie. Dajmy sobie na przykład evening. I jeszcze będziemy chyba potrzebowali overhead panelu ze światłami. Dajmy sobie na przykład białe, tak? Teraz chyba są białe. Tylko... O, teraz jest białe, dajmy na czerwone. O, teraz widzimy. To jest chyba ważne, żeby te światło ogólne wyłączyć, tak? Bo teraz nie mamy tego czerwonego efektu na panelach. Jeżeli używamy tego światła ogólnego, który nam rozjaśnia cały kokpit, więc to zgasimy. I chyba fluda musimy używać, tak. Bo ten flud daje nam to światło czerwone na panele. I mamy jeszcze podświetlenie instrumentów, tak. W tej chwili jest na biało. I możemy też dać na czerwono. On teraz jest na biało, to jest bardziej tak, na czerwono. Tutaj też, no tu już nie daje to flut. Tak, to są białe, to są czerwone. Tu mamy chyba instrumenty, intensywność. Nie, co to jest? To nic nie zmienia. No dobra, widzimy jak teraz to wygląda. Mamy kokpit podświetlony na czerwono wszędzie. Overhead panel też. Inżynier też tam jest na czerwono, ok. No i takie światło po prostu mniej męczy oczy. Jeżeli jest noc, to patrząc na czerwone światło, akomodacja oka po prostu przebiega sprawniej. Tak, kiedy patrzymy na zewnątrz, a później na takie światło, to no, oczy się mniej męczą i no, po prostu takie światło nas nie razi w nocy, tak jakby to było ze światłem białym. Także możemy sobie tak podświetlić kokpit na czerwono, zwłaszcza przy nocnych lotach. Pamiętajmy, żeby dać światło flut i wyłączyć to światło dom. Dobrze, dajmy tutaj domyślnie. A tu sobie wyśrodkuję mniej więcej tak. I wróćmy sobie na, dajmy na przykład, nie, morning. Dobrze, idąc dalej mamy opcję flight recorder, czyli możemy sobie nagrywać lot do pliku. Żeby to włączyć, musimy zaznaczyć tego checkboxa i wybrać też częstotliwość zrzutu danych do pliku. Domyślnie jest to 12 Hz, czyli 12 razy na sekundę nasza pozycja samolotu i wszystkie informacje są zrzucane do pliku. Możemy to sobie oczywiście ustawić i zmienić, na przykład minimalnie tylko raz na sekundę. No i ta wartość też przekłada się na wielkość pliku później. Tu mamy właśnie nawet podpowiedź, że przy 12 Hz, czyli 12 razy na sekundę, jak ustawimy, to wielkość pliku będzie wynosiła 50 MB na godzinę lotu. Więc jak rozumiem, jak tu sobie ustawimy szóstkę, no to będziemy mieli mniejszy plik, powiedzmy o połowę, tak? Przynajmniej teoretycznie. Czyli mogłoby być 25 wtedy megabajtów na godzinę lotu. No i tu mamy też ścieżkę, gdzie to się zapisze w naszym katalogu FG Home do katalogu Export i tam utworzy się taki pliczek. Ciekawe, że rozszerzenie będzie miał TXT. OK. I też mamy narzędzia jako Tools Extras MSRP12. Zobaczmy sobie, nie patrzyłem tego jeszcze. Documentation sobie otwórzmy, to nam otworzy folder, gdzie jest samolot zainstalowany. I tu mamy Extras i to jest to MSRP. Już to jest. No, po rosyjsku. Wrzucę to sobie w translator, może coś z tego zrozumie. Rejestracja parametrów lotu. Nagrywanie odbywa się automatycznie. Patrz okno dialogowe ustawienia TU-144D. Notatka, prawdziwy MSRP-12 przechowuje tylko najbardziej zewnętrzne 75 minut lotu. To ograniczenie nie jest modelowane, ponieważ podczas debugowania modelarz często potrzebuje dłuższych nagrań. Dane wyjściowe można przypiąć w pożądane w dowolnym edytorze tekstu, a można przyciąć. No tak, bo to powstaje plik tekstowy, więc
Tak to działa. No dobrze, nie będę tego dalej tłumaczył. Tu w każdym bądź razie mamy też jakieś przykładowe pliki, tak, plotera, który chyba nam rysuje wykresy takiego przelotu. Mamy też jakiś pliczek view. Także warto sobie przetłumaczyć może tak z rosyjskiego i zobaczyć, tak, jak działało takie urządzonko, tak, nagrywania stanu lotu. Tu jeszcze mamy opcję, żeby nagrywał z powtórki, tak, jeżeli chcemy, to tak będzie to robił z powtórki. No ale okej, ja to sobie to nagrywanie wyłączę. Tu mamy upgrades, tak, dodatkowe upgrade'y do tego samolotu, które nie były, no, w rzeczywistości, tak, dodawane, ale tutaj twórcy tego samolotu we FlightGear nam takie rzeczy dodali, jak na przykład możliwość zmiany tutaj silników. Tu mamy napisane default, czyli ten silnik jest domyślnie wybrany, to jest RD3651A. Tu rozumiem, możemy sobie wrzucić inny silnik RD3661. No i teraz sobie ten silniczek wybrałem, ale dobrze, wrócę do oryginalnego. Kolejna opcja to jest AFSC. Tak, to jest autopilot i tu możemy sobie, jak to włączymy, to zobaczymy sobie taką dodatkową, no, dodatkową taką taśmę z informacjami, jakie tryby autopilota są aktywne, a jakie nie. W tej chwili tutaj podświetlona jest kolumna sterowa, czyli sterowanie ręczne. Tutaj też sobie zobaczymy. No teraz jest to bardzo źle podświetlone, mało widoczne. Zobaczmy sobie czas. To jest trochę taki minus tego podświetlenia, że jest bardzo mało widoczne. Jak dam dusk. Tak, jak jest dusk, będzie lepiej. Coś to światło dziwnie się zachowuje. No też nie bardzo. No ale mamy bardziej takie ryżowe okręgi, co nam mówi, co jest włączone. To też jest w ogóle super w tym samolocie, że pomyśleli o tym, że autopilotem steruje się tutaj z wolantu, tak? Tak samo pierwszy oficer. Więc jest to też bardzo wygodne w symulatorze, dlatego że jednak nie trzeba gdzieś tam odwracać głowy całkiem na bok, na przykład na centralny piedestał, żeby coś tutaj robić, żeby przełączać tryby. No tu możemy właśnie włączać poszczególne tryby autopilota bezpośrednio z wolantu, bardzo fajnie, i wystarczy tam lekko nam kamerę dać w dół, żeby już widzieć wszystkie te przyciski. Ale też jak mamy sobie ukryty wolant, na przykład klawiszem Y możemy go ukryć, to przynajmniej widzimy, tu trybów nie możemy zmienić, z tego co widzę, no ale przynajmniej widzimy, co jest aktywne, tak? Tu mamy takie różowe kółeczko mówiące, że to jest aktywne, a jak sobie zmienimy, na przykład na Wing Level, no to teraz widzimy, że to podświetlenie jest tutaj. W wersji deweloperskiej, jak widziałem, to te podświetlenia już chyba lepiej wyglądają, w sensie bardziej jest się w stanie odróżnić, co jest włączone, a co nie. Tak, gdzie jest zapalona lampka, bo tutaj przy tych żółtych to już w ogóle jest ciężko czasami odróżnić, zwłaszcza też jak inne światło jest. Dobrze, wróćmy do trybu ręcznego. Tak, także mamy taką opcję, że możemy sobie tutaj dodatkowo dać informacje, co też nie było realistyczne, nie było czegoś takiego w prawdziwym samolocie. Dalej mamy Road Manager Caution. W sumie co to robi? W sumie nie wiem, co to robi. To nam trochę zmienia jakieś rzeczy. No szczerze mówiąc, tej opcji nie testowałem w ogóle i też nie wiem, co ona za bardzo robi. Ale zobaczmy sobie dalej. Dalej mamy załogę i możemy sobie włączyć callouts, takie wywołania kopilota i inżyniera. To jest po prostu, jak coś się dzieje, jak coś oni robią, to nam się tutaj wyświetli napis i też komunikat głosowy, przynajmniej dla niektórych komunikatów, i możemy też sobie włączyć akcje różne, co oni tam robią, żeby też nam się to wyświetlało, więc to jest spoko, ja sobie to trzymam włączone. I tu mamy jeszcze podpowiedź, że takie wywołania na żądanie są, tak jakby działają niezależnie chyba od tych ustawień, tak? Ale gdzie się je wywołuje, możliwe, że w crew order, że na przykład tutaj, no bo tutaj do take-off, tu akurat nie mamy nic sensownego, bo nie lądujemy. No ale dobra. Dalej mamy pokazanie modeli 3D i tu rzeczywiście pokazują się modele ludzi. Mamy inżyniera, mamy tutaj drugiego pilota, pierwszego oficera. Jak się przełączę, to też mamy kapitana, z tym, że jest to tak, ta sama postać,
czyli Amelia. Więc mamy dwie Amelie. Brakuje postaci chyba. Tutaj widać będzie też, ale chciałem iść na środek. O tutaj, tak? Mamy Amelię i mamy drugą Amelię. No niestety, można byłoby się tu jakieś pokusić o inne modele jeszcze, ale to trzeba byłoby je wymodelować. Dobra, także możemy sobie włączyć postacie w kokpicie i kolejna opcja to jest odbieraj MP Clash. Tak, show missiles, etc. To jest dodatek, który został dodany do samolotu Su-15, czyli do samolotu bojowego, gdzie poprzez multiplayer można było walczyć z innymi pilotami, tak, także poprzez multiplayer były wysyłane informacje o jakichś tam lecących rakietach, pociskach i tak dalej. No, przez to tak była możliwa walka w trybie multiplayer, tak, że na przykład radary odbierały informacje o takich rakietach. Także to można sobie włączyć, nie wiem po co w pasażerskim samolocie coś takiego, ale no twórcy dodali. Więc rozumiem, że jak to włączymy, to będziemy mogli być po prostu zestrzeleni z takiej rakiety, z tym, że co nam to da, jak ani nie możemy się bronić, ani odpowiedzieć inną rakietą. Także ten samolot uzbrojenia nie ma. Tu jest też komunikat, że musimy must be installed separately, czyli musi to być zainstalowane ten MP Clash tak osobno. I uszkodzenia nie są wspierane. Co by to oznaczało, że nas jednak nie zestrzelą? Nie wiem. Nie wiem po co ta opcja za bardzo. Tak, tu wam jeszcze pokażę tego Sukhoi Su-15, gdzie ten MP Clash został zaimplementowany. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie w ogóle w całym Flight Gear znalazłem co to w ogóle jest ten Multiplayer Clash. I gdzie on tu był? O, tu jest opisany, tak? I rzeczywiście jak pobierzemy sobie ten samolot, tutaj mamy, tak, pobieranie, to tam będą dwa katalogi. Będzie katalog tego samolotu Su-15, będzie drugi katalog MP Clash i oba te katalogi trzeba dodać jako customowe samoloty, tak? Czyli ten MP Clash jest traktowany jak samolot po prostu przez Flight Geara. No i wtedy możliwa jest ta właśnie interakcja, tak, wojskowa, gdzie, tak jak mówiłem, gracze mogą ze sobą walczyć i widzieć wzajemnie wystrzeliwane w siebie rakiety. No, ale to jest chyba jedyny samolot, gdzie to się spotkałem z tym. I o dziwo jest to też tutaj w naszym Tupolewie 144. Ciekawe. No ale dobrze, idźmy dalej. Kolejna opcja to jest tak, zresetowanie sobie na przykład stanu oleju, azotu, tak, nitrogen to będzie azot. No i też zresetowanie tutaj spadochronu, tak, bo ten samolot też ma spadochron hamujący, który można zdeployować po wylądowaniu, żeby pomógł nam wyhamować samolot. Tak, a azot też jest stosowany jako taki bezpieczny, tak, na przykład można wypełnić azotem zbiorniki paliwa zamiast powietrzem, no bo powietrze jednak będzie tak bardziej podatne na rozprzestrzenianie ognia, a azot nie ma takich właściwości, azot ognia nam nie rozprzestrzeni, więc tak, tutaj też stosowano azot, w sumie w różnych też układach stosowano w tym opuszczaniu nosa przedniego, w hydraulice też jest stosowany, tak, więc to można sobie tutaj przyciskiem zresetować na wartości chyba jakieś tam poprawne. I kolejne checkboxy to jest wyłączenie uszkodzeń. Domyślnie mamy uszkodzenia, jak rozumiem. No i rzeczywiście jak się tam rozbiłem przy lądowaniu czy przy starcie, to po prostu samolot się zamieniał w kulę ognia po prostu, więc to chyba jest to. Więc jak to wyłączę, to prawdopodobnie się tak nie stanie. Ale nie testowałem tej opcji. I dalej mamy Taxi on any terrain, czyli z tą opcją będziemy mogli kołować po dowolnym terenie. Tak jak rozumiem, na przykład po jakiejś trawie, czy jakichś innych terenach, po których ten samolot kołować nie powinien, bo na przykład tak nie jest do tego przystosowany. Więc można to sobie też włączyć. Kolejne opcje to jakieś takie dla debugowania, możemy sobie zrzucić właściwości i tu mamy jakieś opcje dla deweloperów, żeby mogli sobie tu coś może zmieniać, debugować. Dobrze, to sobie zostawmy już w spokoju. No i tak tutaj się prezentują opcje do tego samolotu. Inna rzecz to, co my tu jeszcze mamy, wybierz malowania. Mamy malowania? Tak, mamy tylko jedno malowanie, więc no wybór malowania jest, ale cóż z tego, jest tylko jedno.
No, malowanie jest też z czasów ZSRR. Mamy też dokumentację, tak? Jeżeli to sobie klikniemy, to się uruchomi katalog, w którym tutaj jest zainstalowany ten samolot i tu mamy katalog Doxy. No i nam się otwiera ten katalog. Mamy dokumentację w wersji rosyjskiej, w wersji angielskiej, jakieś materiały deweloperskie. Jak zobaczymy sobie wersję angielską, to są tutaj fajne rzeczy. Mamy na przykład tutaj w HTML-u dokument. Możemy sobie zobaczyć opis wszystkich elementów kokpitu, co czym jest. Po prostu każdy panel jest tutaj opisany. Także bardzo fajna i przydatna informacja. Mamy też rozrysowane zbiorniki paliwa. Tutaj właśnie podczas lotu będziemy też musieli zadbać o center of gravity tego samolotu, czyli trzeba będzie wyważać samolot. Także podczas wznoszenia się center of gravity będzie nam schodzić bardziej na tył samolotu. No i wtedy trzeba paliwo przelewać z tych fioletowych zbiorników 1, 2, później, znaczy 1 lewy, prawy do 8, to jest zbiornik 8 tylny na ogonie. A później jak opróżnią się jedynki, to dwójki trzeba przelewać też do 8. No a później jak będziemy zniżać, to center of gravity trzeba będzie przesunąć znowu do przodu. To będzie chyba polegało na przelaniu z 8 do 6, więc mniej więcej tak to wygląda. Ale co ciekawe, w tym samolocie center of gravity może być utrzymywany automatycznie, czego też nie było w Concordzie, jak pamiętam, bo na przykład jak tutaj włączymy sobie ten przełącznik, to mamy auto center of gravity, tak? Jak damy w on, to powiedzmy, no, że mamy samograj. Samolot sam już będzie nam utrzymywał center of gravity. Ja tutaj może nie będę wchodził jeszcze w szczegóły, ale taka automatyka bardzo nam ułatwia lot. Tutaj w Concordzie ja starałem się wtedy ręcznie też przelewać te paliwo, tak jak to robił inżynier rzeczywiście. No a tutaj robi to automat, przynajmniej może to robić automat, bo też możemy to robić ręcznie, jeśli chcemy. Tak, jeżeli chcemy to ręcznie robić, to te przełączniki dajemy w off. Tu nawet zapala nam się czerwona lampka, że nie mamy automatu. Także pod tym względem ten samolot jest prostszy, tak, w obsłudze, ponieważ jeżeli rzeczywiście był ten przełącznik w rzeczywistym samolocie, a podejrzewam, że był, skoro go tutaj dodano, no to było to spore ułatwienie tutaj dla inżyniera, że w zasadzie sprowadzało się to do obserwacji, czy wszystkowska rzeczywiście dobrze, czy to wszystko dobrze działa i czy wszystkowska tak podąża za żółtym tutaj trójkącikiem, tak, bo tu mamy wskazania Center of Gravity, gdzie żółty trójkącik nam mówi, jakie powinniśmy mieć center of gravity na danym etapie lotu. No a wskazówka nam pokazuje, jakie mamy obecnie center of gravity i po prostu musimy jakby gonić ten trójkącik, tak? Poprzez przelewanie paliwa, czy to na tutaj na ósemkę, na tył, czy później do przodu z ósemki do szóstki na przykład. No ale to sobie jeszcze może zobaczymy podczas przelotu, bo tym można sterować też ze skrótów klawiszowych, co jest dużo wygodniejsze, albo po prostu ręcznie tymi tutaj jakimiś przełączniczkami. Także nie będę tu już wchodził w szczegóły, no ale najlepiej to sobie zrobić z automatu i tyle. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o pomoc, to mamy, gdzie to była dokumentacja. Tak, mamy jeszcze kolejny dokument, to jest, tu mamy credits, to sobie zostawmy, mamy help. Help też nam tutaj opisuje fajne rzeczy, bo mamy klawisze, chociaż klawisze to jest chyba trochę przestarzałe, bo niektóre z tych klawiszy chyba mi się nie zgadzały. Ale też mamy opisaną charakterystykę. Tak, przede wszystkim prędkości, kiedy, co, przy jakiej prędkości możemy na przykład wysuwać czy chować. Tak, podwozie, tak, te skrzydło przednie, tak, bo ten samolot ma też skrzydła przednie, które wysuwamy podczas startu i lądowania. To jest jak, powiedzmy, taki zamiennik klap. Tak, takie skrzydła dają większą siłę nośną na przód samolotu. Tutaj mamy też kąt, to jest ten stożek, czyli wysuwany nos samolotu. Tu też mamy podane prędkości, przy których możemy to wysuwać na dane tutaj stopnie. No, także wszystko jest, tak samo tutaj do lądowania prędkości, tak, żebyśmy wiedzieli, jak wykonywać pattern, jak wykonywać, tak, podejście już na final, jak wykonywać, przy jakiej prędkości, w sensie glide slope, czyli przechwycenie glide slope'a. Później, tak, jak już jesteśmy przy progu pasa, jaka ma być prędkość, z jaką prędkością touchdown, rozłożenie spadochronu i hamowanie.
Więc są wszystkie prędkości. Tak, no, tu mamy dużo, dużo innych informacji. Tak samo paliwo rozrysowane. Tu mamy też systemy hydrauliczne. Tak, także to, co mamy tutaj też w pomocy, możemy też zobaczyć, że mamy w pomocy dla tego statku powietrznego, więc tu mamy klawisze i te klawisze są, z tego co patrzyłem, w miarę legitne, w sensie działają, tak? Nie ma tutaj klawisza, który by chyba błędnie coś wskazywał. No i też mamy te notatki, które nam, tak, mamy też te prędkości, więc też możemy sprawdzić sobie, tak, potrzebne informacje. Tutaj też piloci, szkoda, że nie zostało to zaimplementowane, bo można było się posłużyć też tym okienkiem z orbity 10, w sensie tą mapą. Tu można było sobie zmienić tryb właśnie na pomoc, tak? To się nazywa info pages, tak? Strony z informacjami. I tu rzeczywiście piloci mieli wtedy zamiast mapy wyświetlaną, no, wyświetlany tekst z pomocą i tu można byłoby te prędkości też umieścić. No, w tej chwili mamy tutaj napisane po rosyjsku error 404, czyli ta strona po prostu nie jest przygotowana, a szkoda. Tu dajmy sobie aircraft position, ok. Jeżeli chodzi o pomoc, mamy też listy kontrolne. Mamy tutaj, tak, checklist, emergency, preparing the aircraft, preflight, takeoff and climb, descent and landing. Także myślę, że całkiem rozbudowane są te listy. Dajmy sobie na przykład preparing the aircraft. Mamy APU startup albo APU suchy start, albo jeszcze tu mamy co? Equipment and instruments. Tak, możemy tutaj wykonywać tymi checklistami. Zobaczmy sobie takeoff and climb jeszcze. Co my tu mamy? Tak, przed startem. Także możemy posługiwać się tymi checklistami. Niestety nie mamy helpa, który by nam mówił, gdzie znajduje się dany element, który trzeba tam ustawić, ale z drugiej strony też nie mamy całego kokpitu wymodelowanego prawidłowo, mamy też panele w GUI, więc może ciężko byłoby to też osiągnąć w tej chwili, ale są checklisty, tak? Możemy też posługiwać się checklistami przy pełnym uruchomianiu, a jak mamy też checklisty, to i mamy tutorial, który, tak, samouczki, które tutaj pozwalają nam te checklisty wykonać tak interaktywnie. Dobrze, to chyba będzie tyle na ten odcinek. Tutaj zobaczyliśmy sobie na razie opcje, inne rzeczy. Może jeszcze to, Mobile RSBN. Tego chyba też nie będę używał podczas lotu, a jest to bardzo fajna opcja, bo możemy sobie dostawić nawet w trakcie lotu na przykład radionawigację RSBN, taką antenę a la VOR, można powiedzieć, do której będziemy mogli nawigować i na przykład, tak, możemy tu sobie włączyć, ustawić, na jakim kanale będziemy odbierać, tak, częstotliwość tego RSBN-a. No i podajemy współrzędne graficzne, gdzie taka antena ma stać. No a taka antena po prostu była też montowana na ciężarówkach, dlatego jak najbardziej to mogło być mobilne. I kolejna opcja to jest właśnie tutaj włączenie anteny Katiet, która służyła nam jako taki ILS radziecki. Taki odpowiednik ILS-a, tak, czyli możemy sobie tutaj zrobić naprowadzanie precyzyjne na pas, nawet na pas, gdzie nie ma tam zainstalowanego ILS-a, a my możemy sobie to dostawić mobilnie, tak, włączając tą opcję, piszemy tutaj kod ICAO lotniska, gdzie chcemy, żeby taka antena stała. Możemy sobie też dostosować ścieżkę schodzenia, że 3 stopnie ma wyglądać ścieżka schodzenia, no i to jest taka domyślna, tak, większość ALS-ów chyba działa na 3 stopniach. I też możemy zrobić szerokość, ustawić sobie szerokość lokalizera. Tu mamy 4,5 stopnia, więc też, no, fajne opcje tu są porobione. Możemy sobie dostawić pomoc nawigacyjną, jak i katiet, naprowadzanie na pas. Ale ja z tego nie będę korzystał raczej w trakcie lotu, więc wspominam o tym teraz. A resztę opcji zobaczymy sobie później już, jak będziemy ich używać. Dobrze, także tyle na ten odcinek. Do następnego razu. Cześć wam.